W tym filmie zrobię kilka przykładów różniczkowania z użyciem wzoru na pochodną funkcji potęgowej i może najpierw przypomnijmy sobie ten wzór, czyli tak, jak wygląda wzór na pochodną funkcji potęgowej. Co to jest funkcja potęgowa, czy to jest x do potęgi p i pochodna takiej funkcji, to jest znowuż funkcja potęgowa, wykładnik zmniejsza się o 1 i całość jeszcze mnoży się przez p. I to jest bardzo ogólny wzór, on obowiązuje dla wszystkich wykładników, no nawet wszystkich wykładników rzeczywistych. Oczywiście musimy tutaj uważać trochę z dziedziną, jeżeli p się zmienia na przykład dla p równego 2, to mamy funkcję x kwadrat i dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste. Jeżeli p jest na przykład równe 5 drugich, no to dziedziną, czyli to jest co? Czyli to jest x do potęgi 5 drugich, to dziedziną są liczby rzeczywiste nieujemne. No dobrze, to wróćmy teraz do naszego przykładu. No i teraz zachęcam, żeby może przerwać oglądanie tego filmu i spróbować samodzielnie zastosować ten wzór do policzenia tej pochodnej. No dobrze, czyli co? Pytanie, czy 1 przez x ma coś wspólnego z funkcją potęgową? No i odpowiedź jest, że oczywiście ma, no bo inaczej pewnie nie różniczkowalibyśmy tego w tym filmie, mianowicie 1 przez x to jest x do minus pierwszej. I wobec tego to jest minus 1, używamy tego wzoru, x do potęgi minus 1, minus 1, minus 1, czyli x do potęgi, czyli to jest minus x do minus drugiej, albo też w takim bardziej może przyjaznym zapisie, to jest minus 1 przez x kwadrat. Tak, czyli pochodna funkcji 1 przez x to jest minus 1 przez x kwadrat. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Teraz mamy pierwiastek trzeciego stopnia z x. No i znowu, czy pierwiastek trzeciego stopnia z x to jest funkcja potęgowa? I odpowiedź jest tak, no pierwiastek trzeciego stopnia to jest inaczej x do 1 trzeciej. Czyli x do 1 trzeciej pochodna, to znowu używamy tego wzoru, czyli tak, wykładnik 1 trzecia razy x do potęgi wykładnik minus 1, czyli 1 trzecia minus 1, czyli to jest 1 trzecia x do potęgi minus 2 trzecie, czyli może jeszcze zapiszmy to inaczej, 1 trzecia x do potęgi minus 2 trzecie, to jest 1 przez x do potęgi 2 trzecie i może jeszcze przy tym zapisie pierwiastkowym, to jest 1 trzecia 1 przez pierwiastek trzeciego stopnia z x kwadrat, prawda? To jest pochodna funkcji pierwiastek trzeciego stopnia z x. I może jeszcze jeden przykład. Teraz co? No, teraz mamy funkcję pierwiastek trzeciego stopnia z x kwadrat i naszym zadaniem jest obliczenie wartości pochodnej tej funkcji w punkcie 8. Czyli co? Znowuż zapiszmy tę funkcję jako funkcję potęgową. No to ona się prawie nam tutaj pojawiła w poprzednim przykładzie, prawda? Tu jest pierwiastek trzeciego stopnia z x kwadrat, no to jest x do potęgi 2 trzecie. Czyli to jest x do potęgi 2 trzecie. No i wtedy f' od x, jeszcze raz używamy naszego wzoru, 2 trzecie, x do potęgi 2 trzecie minus 1, tak? 2 trzecie, czyli minus 1 trzecia. Czyli 2 trzecie x do potęgi minus 1 trzecia, czyli znowuż w może bardziej przyjazny sposób, to jest 1 przez x do 1 trzeciej, a to jest pierwiastek trzeciego stopnia z x, tak? 1 przez pierwiastek trzeciego stopnia z x. Dobrze, i teraz mamy obliczyć tę pochodną w punkcie 8, czyli f'. 8, no to w tym wzorze tutaj musimy wstawić za x 8, tak? Czyli to jest 2 trzecie, 1 przez pierwiastek trzeciego stopnia z 8, no pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2, czyli to jest 2 trzecie razy 1 druga, no i to jest 1 trzecia. No i zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.